Komedia przedstawia. Manhattan, rok 2003. O! To dobrze, że przebyłeś. Co mam tym razem zrobić? Tak więc, musisz tego oto właśnie człowieka. Jest to groźny dealer narkotykowy, a ja takich nie lubię. Będziesz musiał się więc wspiąć na najbliższy budynek obok jego mieszkania i przerwać transakcję narkotykową. Jasne. O, no tak przy okazji. Oto twój ekwipunek. W tej walizce masz pistolet, a tutaj masz tłumik, a to jest snajperka. Wiem. Nie musisz powtarzać. Kilka godzin później. A, witaj młodzieńcze, dobrze, że przeszedłeś. No i co, masz tę kasę? Jasne, mam ją w swojej walizce. Halo, Jackson, czy mnie słyszysz? Jasne, głośno i wyraźnie. Świetnie. Będziesz musiał akurat jakoś... ten... dotrzeć do celu niezauważenie. Omiń tego policjanta, który pilnuje dachy. No jasne. Ha. Ha. Psz. Ha. Hmm? Dobra. Dotarłem do celu. Świetna robota. Nie są takie rozruszone. A przyszła do mnie, a myślałam, że tak samo wjeżdżałam tylko w tę doniczkę. Od tę ustawkę na przełomie. Coś ty zrobiła z kwiatkiem, która ci usknie. No i przecież mówię ci... To teraz załatw ten cel. Dobra, no więc zdejmuj to walizę. Zabójca! Co się stało? O nie, ja stąd uciekam! Ty! Dobra, spadam stąd. Zatrzymać tego drania! Grrr, no nie. Kolego, kolego, czy mnie słyszysz? Tak, o co chodzi? Jakiś zabójca zabił nam szefa! Dorwij go za wszelką cenę, jasne. He? Pif-paf, pif-paf! A! Pomogłem!
Dobra. Chodź no tu, frajerze. Bye bye. Dobra, spadam stąd. A co jest? Stać! Ha, frajer. Dobra, spadam stąd. Dobra. Hej, co to? Poddaj się natychmiast! To już twój koniec! Chyba twój, stary! Aż! Ty! Kurde, no! Ha! Ha? Ej, wypadł mi z dachu! Nie. Ha! Kurczę! Gdzie włączona autopilota? Ha! No. Spadam stąd. Autopilot włączony. Niezła robota, kolego. Zasługujesz wręcz na medal czy coś. W tym stylu. Okej, wracaj do naszej kryjówki. Troszkę później. Co? Jak to przechodzić na emeryturę? Tak po prostu. Czas, żebym zaczął wspierać codziennie swoją chorą żonę. Tak, ale po co zabierasz ten pistolet? W celach samoobronnych. Ale zaraz, to przecież... Ale zaraz, wróć jeszcze. Nie możesz odejść, ty przecież byłeś moim najlepszym zabójcą. Wiem, ale niestety ciągle pozostawiłem samów do... No, żonę, która niestety zachorowała na bardzo groźną chorobę. Raka. Wow. Do tego codziennik ona. I muszę ją teraz zacząć wspierać, dlatego przykro mi, ale muszę odejść. O, no tak przy okazji. Bum! Aj! Co to miało być? Uderzenie pożegnalne. Żegnaj, szefie. Kurczę. Taki z niego był dobry facet. Hehehehe, już jestem, kochanie. Co tam u ciebie? Nieciekawie. Przeżyłam swój kolejny okres. Z taką czachą. Nie mogę. Żyć normalnie. Ale spokojnie. Nie musisz się o nie martwić. Chodź tu. Bardzo mi jest ciebie szkoda. Nie. Szkoda, że mnie nie można jakoś leczyć. Zaraz. Przecież szpital w pobliżu. No to może moglibyśmy
Zapomnij. Nie mamy tyle pieniędzy, żeby mnie naprawić. O. Puk, puk, puk. Kto? Kogo tam znowu niesie? O, dzień dobry, panowie policjanci. Co nas tutaj sprowadza? No... Słyszeliśmy ostatnio o morderstwie lidera gangu Czerwone Smoki. O! To jest szokujące wręcz. Akurat zamierzamy właśnie przeprowadzić śledztwo. Kto mógł... Ten. I no i ten... Podejrzewamy, że... To był pan. Co? Dlaczego? Skąd takie wnioski? No bo... Niektórzy ci na ulicach widzieli, jak pan przebiegał tędy, no... Z bronią w ręku, a raczej kogoś z podobną twarzą. W każdym razie będziemy mieli cię na oku. Uważaj sobie. Chodź już, stary. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Albo z sobą. Miłego spędzenia czasu ze swoją żoną. Dziwne te odwiedziny. Dobra, na czym to my? A, tak. Apartamentowiec w hotelu. No i co, spławiliście go? Oczywiście, szefie. Tam, tam, tam! To dobrze. Bardzo dobrze, moi dwaj skorumpowani policjanci. To widzieliśmy, akurat z tego, co widzieliśmy, to, no, jego żona cierpi na raka. Możemy to obrócić przeciwko niemu. O, no i także porozmawialiśmy z nim na temat tego głupiego morderstwa. Co więcej, akurat zapomnieliśmy też mu wspomnieć o tym. No i właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że nie że zapomnieliśmy wspomnieć o tym, że zginął także policjant na dachu. Aha, no pięknie. Okej. Okay. Tak czy inaczej. Akurat wysłałem was do... No... Blokowiska numer 30, aby... Akurat wysłałem was do... przypadkowego adresu. Akurat jak się okazuje, ja wysłałem was do wylosowanego przez mnie adresu, żebyście, no... przysłuchali... wybranego przez mnie mieszkańca. I to wszystko. I abyśmy dowiedzieli się wszystkiego. No więc odwiedziliśmy pana Jacksona i z tego co wynoszą źródła, to był na pewno on. Więc to on przerwał naszą trakcję narkotykową. O, niech no ja się już na nim odegram. Okej, okay. Zatrudniam więc was w zamian jako moi ochroniarze. Świetnie. A gdzie jest reszta ochrony? O tam. Miodzio. O, no tak przy okazji. Co? Przeprowadźcie tutaj dwóch najagresywniejszych więźniów. Potrzebni mi będą. Dobra. A oto oni. Bosko. Tymczasem...
i przestań zgapiać. Ty wcale nie będziesz umierać. Myślę o naszych dzieciach. Tak. Widać, chyba nic się nie... Chyba widać, nic nie można z tym zrobić. Oczywiście. Puk, 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 puk. Zaraz do ciebie wrócę, skarbie. Kto tam? Hej, co ty tu robisz, bezdomnowcu jeden? Wynocha mi stąd! He? Co? Przestań! To mnie boli, rozumiesz? Ach, tak? Ha! A! A! Jep! A! A! No. Ha, ha, ha! O nie, kochanie! A, lepiej się natychmiast poddaj, albo czeka cię zło. Hej, kolego? Co? Stało? Łap! Łap! A! Kochanie, uciekaj! Ha! O! 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 Oddawaj! O! O! Ja! Ty mały, nawet się nie masz. Psz, o! Chła! Psz, a! Ale to było efektowne. No niech no ja cię tylko. A! Aha, i teraz już nic nie zrobisz, draniu. Co się tak uśmiechasz? A! A! Kochanie, uratowałaś mi życie. No wiem, bez przesady. Jak na dziewczynę cierpiącą na raka jesteś naprawdę wysportowana. Dzięki. Okej. Okay. Ty! Gada natychmiast! Dlaczego ty i twój kumpel, który już nie szyje po urazu mózgu, napadliście na nasz dom? Powtarzam pytanie. Okej. Okay. Powiedz nam natychmiast. Powiedz mi, gadaj natychmiast. Dlaczego ty i twój kumpel, który teraz już nie szyje, napadliście na nasz dom? To nie moja wina, to przez Xaviera.
To przecież jest ten... koleś... którego nie dopuściłem do przejęcia narkotyku. Właśnie! I to jest w tym wszystkim to najgorsze! A wszystkim najgorsze jest to, że już nic nie zrobisz. Ach ty! I niech tam leży. I niech tam leży. Właśnie! Ale chyba też przydawałoby się posprzątać. Wiem. Bardzo mi przykro, kochanie, ale niestety to musiał wrócić do pracy. O, dobra. Obiecuję ci, że wrócę z wysoką kwotą. A najpierw koszulkę. Teraz zrobię z tego wspaniałego towarzysza. Jestem. O, cześć. Minęła zaledwie z jakieś połowa tygodnia. Odkąd ty postanowiłeś się ode mnie zwolnić. Pozwól, że cię zaskoczę. Wracam do roboty. Co? A to dlaczego? No bo jakaś dwójka uciekinierów z więzienia napadła na mój dom. W tym na moją żonę. W tym na moją chorą żonę, przepraszam. No i jeszcze przy okazji powiedzieli mi, że to była robota jakiegoś Xaviera, który mieszka w apartamentowcu. To przecież jest ten, którego mu przeszkodziło się odbranie narkotyków. Wiem. Akurat już wcześniej zdałem sobie z tego sprawę. No to grubo. Okej. Okay. Akurat przygotowałem, akurat jak się okazuje, to będzie twoje ostatnie zlecenie, które zamierzałam ci już wcześniej nadać. Otóż jak się okazuje, Xavier, jak się pewnie zastanawiasz, o, ten! O, tutaj! Oczywiście, jak się okazuje, był świadkiem twojego morderstwa, które dokonałeś już mając snajperki. Oczywiście, jasne. Ale jest pewien mały szkopuł. W związku z tym postanowił bowiem najprawdopodobniej wynająć sobie ochroniarzy, czyli żołnierzy. Których przywódcą jest sam Jameson. A także dwójkę skorumpowanych policjantów. Zaraz. Czy ja powiedziałam właśnie skorumpowani policjanci? Tak, właśnie. O! Klik. To przecież są ci, którzy mnie odwiedzili wczoraj.
wczoraj. Właśnie. Akurat jak się okazuje, pracują oni właśnie dla Xaviera. I wy zostali włączeni do jego ochrony. Więc twoim zadaniem, oficjalnie rzecz biorąc, będzie zlikwidowanie świadka zdarzenia, którego dokonałeś w poprzednim zleceniu. Robi się! A gdzie jest mój ekwipunek? Już ci mówię. Dzisiaj będzie akurat AK-47 i pistolet. Aha. Ale oczywiście bez tunika. No, musisz z czegoś żyć, prawda? Nie, zaraz. Raczej tak. Zabierz też ze sobą tunik. Dobra, no to idę. Posiadłość Xaviera, czyli jego sumienie w dom. Bla, 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 bla. Dobra, jesteś, Jacksonie, na miejscu? Oczywiście. A teraz właśnie zamierzam załatwić jednego ze strażników. Uwaga. O, żeż ty, co jest grane? Ten tunik chyba już mi nie będzie potrzebny. Dobra. Hej, co jest? O-o. Brasz go! Pif, paf, pif, paf, pif, paf, pif, paf. Pif, paf, pif, paf, pif, paf. Kolego, szybko! Schowaj się tutaj! Pif, paf, pif, paf, pif, paf. Pif, paf, pif, paf, pif, paf, pif, paf. Pif, paf, pif, paf. Pif, paf, pif, paf, pif, paf. Piwaw, 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 piwaw. Niech, to nie mam z nich najmniejszych szans. Chyba, że... Och, poddaję się! Możecie mnie zakuć w kajdanki! O! Ja mu za bardzo nie wierzę. A ty? Bardzo. Idź go skuj. Dobra. Już jesteś skuty. O! A! Co jest? O! Oh yeah!
No tego zwrotu akcji to ja się w ogóle nie spodziewałem. O, znowu będzie walka. Lubię to. Jasne. Ach, te mały. Nie. Tam coś jest. Co? A! Oddawaj moją broń. Masz swój pistolet, frajerze. O rany, moja ręka. Dobra. Obstawa załatwiona. Uff, a już myślałem, że chce się jeszcze na mnie odegrać. Dobra, wchodzę tam. Nie. Śmiało. Wejdź, wejdź. Zamknij drzwi. No więc brawo, panie Jackson. Akurat załatwię już twoją ochronę. Ciekawe, co masz jeszcze... No, jakie jeszcze masz co do mnie zamiary? Już nie mam do ciebie żadnych zamiarów. Tutaj stoczymy nas ostateczny pojedynek. Lepiej się przygotuj. Jasne. Może potrzebujesz pomocy albo coś? Nie. Niczego nie potrzebuję. Ha! Niech to mała walizka! Zaraz. Myślałam, że jak chce ci kark, to wtedy umrzesz. Nie. Nie umrę wcale. A! Nie! Nie! Torba! A! Akurat chciałabym mieć, co masz w tej torbie. Nie! Nie zaglądaj tam! A! Zrób ze mnie! A.
krzyknę, Xavier. Miło było cię nienawidzieć. Dobra, a teraz chcę sprawdzić, co było w tej walizce. Dobra. To przecież są pieniądze! O, tak! Jestem bogaty! No zaraz. To tylko 220. A co mi tam? Tyle drożdży mi starczy na operację ukochaną! Ui! Oh yeah! Dobra, zabiorę tą walizkę ze sobą. O, no i jeszcze jakbym zapomniał. Dobra, posiadłość mojego największego wroga została wysadzona w powietrze. No i jedno jest pewne. Chyba już go więcej nie zobaczę. No bo padł w końcu w kanion, a jego chałupę spaliłem, no nie? Dobra, spadam stąd. Bo nie wiem już co powiedzieć. Na, 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 na. Zjadzie się 14 godzin później. Na 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 na. Panie Jacksonie, mamy dobre wieści. Pani żona została z cudem wyleczona z raka. Oh yeah! Możecie teraz spokojnie założyć rodzinę. Na 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 na. To jest cud! No a teraz panu dam zapłatę. Proszę bardzo. O, a skąd masz te pieniądze? To tajemnica. Jeszcze jeden taki poproszę. Dziękuję. Dziękuję za interes. Nie ma za co, panie lekarzu. No to co, wracamy sobie do domu? Pewka. I pogram w Denisa. Mruk, mruk. No hej, kamiziole. O, czy to jest ten twój szef? Szefie, a co ty tutaj robisz? A co pan tutaj... A co szef tutaj robi? Nie masz... Czy coś tam? No więc akurat jestem zdumiony tym, że udało ci się wykonać ostatnie zlecenie. Bez żadnego szwanku. Poza tym powinienem ci zacząć płacić, a nie żebyś sam zdobywał gotówkę. Dobra, no więc co teraz?
się do domu i bruk, bruk, pograjcie w tenisa. No właśnie, to już powiedziałam wcześniej. A, dobra. Dzień dobry pani. O, no i tak przy okazji, Jackson, akurat chciałbym cię zasugerować, że o czymś jeszcze zapomniałeś. O czym? Patrz. Hej, ty! Czy to ty mi zabiłeś całą ochronę? O-o! Nie! Wracaj tu! O, rany! Ta. Na 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 na. Błagam pana! Ja już nie chcę dzisiaj walczyć! To się tego zaraz przekonamy! Nie! Nam 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 nam! Nam 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 nam! Nam 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 nam! Koniec! Chicks is on to baby, boom, boom. Wystąpi Ben Affleck. Jennifer Garner, Tom Hanks, Samuel Jackson, Chris Penn, przez 2N, Chris Pine i inni. Film wyreżyserował Michał Duński. Na 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 na. Rekwizyty Michał Duński. Scenariusz Michał Duński. Zdjęcia Michał Duński. Na 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 na. Kliknij w to polo tutaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Dziękujemy za obejrzenie.